Demonstracja. Atak. Rozbieg, naskok, faza łuku napiętego, prowadzenie ręki. Z Mikołajem teraz zademonstrujemy poprawną technikę ataku, zwanego również zbiciem. Na samym wstępie zajmiemy się samym naskokiem, czyli rozbiegiem i naskokiem do ataku. Zaczniemy od prostszej formy, czyli rozbiegu z dwóch kroków. Mikołaj jest graczem praworęcznym, także lewa noga z przodu. Wykonajmy ruch prawa. Lewa pod kątem ostrym, tak jest. Dlaczego? Dlatego, żeby całą energię kinetyczną zamienić na energię potencjalną i wykorzystać na wyskok do góry. Abyśmy nie lecieli do przodu, tylko wykorzystali na wyskok w górę poprzez ugięcie nóg i wyskok. Postaramy się teraz to z Mikołajem pokazać. Hop, zrób to z wyskokiem i dwie ręce ciągnę w górę. Tak jest, jeszcze raz. Hop. Super, delikatnie odchyl się jeszcze bardziej w tył. Bardzo dobrze. Teraz kolejnym ważnym elementem jest stworzenie tak zwanego łuku napiętego. Podejdź tutaj, Miki. Lewa noga z przodu, już pod kątem, jakbyśmy atakowali. I napinamy mięśnie brzucha, odchylamy się w tył. Ok. Wyżej troszeczkę łokieć i przytrzymujemy pozycję. Następnie wykonujemy skłon do przodu, jakbyśmy atakowali. Tak, 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 dalej idziemy i rozluźnienie. Przejście tak jakby scyzoryka, czyli łuk napięty, hop i ugnie nam mięśnie brzucha, przechodząc do ataku. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest prowadzenie ręki. Obie ręce ciągniemy w górę, hop. Odwodzimy prawy łokieć do tyłu, troszeczkę wyżej i poprzez prostowanie ręki w stawie łokciowym przechodzimy do fazy ataku i nakrycia piłki nadgarstkiem. Pokażmy to jeszcze w zwolnionym tempie. Odwodzimy rękę w tył, prostujemy rękę, nakrywamy nadgarstkiem. Dobrze. Atak w formie plasowania. Podchodzimy do siatki na odległość około 2 metrów. Wykonujemy zbicia o siatkę. Po zbiciu łapiemy piłkę, wykonujemy jeszcze raz. Pamiętamy o tym, aby ręka uderzająca uderzyła piłkę w jak najwyższym punkcie. Pamiętamy o prostej ręce. Łapiemy piłkę i powtarzamy tą czynność po 5-6 razy. Kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy wykonywali, jest podrzut piłki do uderzenia. Stajemy w pozycji takiej jak do uderzenia, a więc lewa noga z przodu. Podrzucamy piłkę obu rąk do góry. Piłka musi spaść między naszymi nogami troszkę z przodu. Pamiętamy o tym, aby podrzut był wykonany na taką wysokość, żeby umożliwiło mi to uderzenie piłki w wyprostowaną rękę. Bardzo dobrze. Teraz wykonujemy kilka podrzutów oburącz nad siebie, tak jak do uderzenia. Pamiętamy o tym, aby przyjąć pozycję jak do uderzenia, a więc lewa noga z przodu. Wykonujemy podrzut piłki, prowadzimy obie ręce do góry. Na koniec wykonamy sobie małą grę.
Gramy na boiskach, które sobie tutaj wyznaczyliśmy. Gra polega na tym, że plasuje piłkę w strefę działania partnera. Jego zadaniem jest przyjęcie piłki nad siebie, złapanie i wtedy zdobywa punkt. Jeśli ja zepsuję, czyli uderzę piłkę w aut bądź w siatkę, tracę punkt. Gramy do 5 punktów. Do przyjęcia pozycja siatkarska. Nie ruszamy, nie odbijamy piłki w biegu. Pamiętamy o nakryciu piłki, tak, żeby ona po uderzeniu miała rotację postępującą. Thank you.